Sierota to Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Kochani moi, kolejne świadectwo, myślę, że ważne, kiedy są rekolekcje. Wielu ludzi pragnie się podzielić, ale to świadectwo jest szczególne. Allora, ancora una testimonianza, ma quella testimonianza molto particolare, perché è successa il primo giorno del nostro inizio venerdì, del nostro ritiro. Sono qui con Pierina. Allora, successa la cosa molto delicata e anche forte, come Signore reagisce. Bardzo delicata rzecz, ale zobaczmy, jak Pan Jezus, On działa, On nam przychodzi z pomocą. Tu sei venuta qua, avevamo cena, eravamo insieme. A un certo momento lei ricevuto la chiamata. Allora, mia sorella mi ha chiamato per dirmi che non poteva venire perché c'era una figlia che era assicurata per terra. Figlia sua, quanti anni ha? 26 anni. W pewnym momencie, kiedy mieliśmy kolację, otrzymała telefon swojej siostry i mówi, jej córka, 26-letnia, potknęła się i upadła, uderzyła głową o beton. Jak to zasłyszę? Zbattuto la testa fortissimo, è rimasta con gli occhi sbarrati. In coma, sì, che non parlava. Słuchajcie, stała się rzecz niesamowita, bo ta dziewczyna upadła na beton i straciła przytomność. Oczy otwarte i żadnego z nią kontaktu. Allora l'hanno portato al pronto soccorso. Ambulanza. Questo non lo so. Zawieźli ją szybko na pogotowie. No pomoc, dziewczyna nieprzytomna. Allora pianto. Mi hanno telefonato subito mia sorella per dirmi che non poteva venire perché aveva progettato di venire qua tutta la famiglia. Oni mieli w planie, by przybyć tu na rekolekcję. I taka tragedia. A córka nieprzytomna, nie mogliby tu przyjechać, więc telefonowała jej pianto. Piangeva tanto, sì, perché aveva la figlia che con gli occhi sbarrati. Pierina, i medici dicevano che non c'è niente da fare. Sì, era così che non rispondeva. Lekarze mówili, nie odpowiada, nie wiemy co się stało. In quel momento io ho telefonato a Emanuela, che ha messo viva voce. Sì, allora lei ha chiamato sorella Emanuela. Io ho chiamato io Emanuela per dire che non poteva venire, che piangevo insomma. Ma io ero al fianco la telefonata. Ho detto pregate, volevo parlare, tu mi hai dato cellulare, già sparita la voce, non si sentiva, ma io ho detto Saint-Charbert, se volte dovevano venire qua per questo incontro di preghiera del nostro ritiro, vieni, intervieni. Allora ho dato la benedizione. In quel momento lei si è svegliata. A więc słuchajcie, to niesamowite, nawet mnie przychodzą dreszcze, że tak Pan Jezus czyni takie wielkie dzieła. Bo wtedy, kiedy ona zatelefonowała, płacząc, że córka nieprzytomna, mieli przyjechać na te rekolekcje. Ja mówię, święty ojcze Charberu, no zobacz, co się stało, no proszę cię, abyś pomógł tutaj, żeby ona wróciła, żeby nie była w tym stanie. I udzieliłem błogosławieństwa, mając ten telefon w ręce. I wtedy ona się obudziła. È ritornata benissimo perché gli hanno fatto il TAC, no? Zrobili jej prześwietlenie, nie ma nic. E medici cosa dicono? È che è stato miracolo, per loro è stato miracolo. A więc zobaczcie, lekarze mówią, to był cud. Nie wiemy, ale to naprawdę cud, bo tak się nie zdarza, że tak wróciła i nie ma żadnych śladów. E mi ha chiamato di grazie. Mi już telefonowała. Dziękuję, mi dziękuję Panu Jezusowi. Allora, Gesù e la Maria, ringraziamo. Pierina, preghiamo per la ragazza, come si chiama? Ilenia. Módlmy się za Ilenię, która właśnie otrzymała tę łaskę. Matko Boże, dziękujemy Ci, Mariu. A to jest Maria, ringraziamo. Grazie. Dio benedica. Amen. Grazie.